Цього 2017 року виповнилось півсотні років таємного рукоположення в єпископи багаторічного настоятеля парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Золочеві на Львівщині отця Яна Ценського, яке здійснив 1967 року кардинал Штефан Вишинський у своїй приватній каплиці в Польщі. На відзначення цього ювілею вже відбулась 27 листопада урочистість у Львівській катедрі, у якій взяли участь римсько-католицькі архіпастирі та єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії. Урочистість цієї нагоди 27 грудня очолив в костелі у Золочеві архієпископ М'ячеслав Мокшицький, а розпочалась вона традиційною молитвою Розарію на місцевому кладовищі біля могили єпископа Ценського. І на свят приході, темна ночь ясності, промінистей грозі. Помодлімо ще, як кожного року, інтенції Świętej Pamięci, Świętego Biskupa Jana Cieńskiego, wszystkich kapłanów naszej archidiecezji, siostry zakonne, prosząc dla nich o łaskę nieba i ich oddania się całkowicie na służbę Kościołowi, wynagrodził im życiem wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak to było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światło ciepło i stanie, Panie, świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Давай, дети, жмобе.
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry, bracia w Chrystusie, radując się z narodzin naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, gromadzimy się dzisiaj na tej Eucharystii, aby w 25. rocznicę odejścia do wieczności księdza biskupa Jana Cińskiego modlić się w jego intencji. Świętej pamięci ksiądz biskup Wacław Świeżawski, nasz rodak, niegdyś ministrant księdza biskupa Cińskiego, napisał do siostry Zofii Sercanki takie słowa: ufam, że Kościół Lwowski będzie miał rychło w osobie księdza biskupa Cińskiego, nowego błogosławionego, orędownika przed Bogiem. Jest nim już dawno, ale ważna jest pieczęć Kościoła. Dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za dar życia i posługi kapłańskiej biskupi księdza biskupa Cińskiego. Dlatego na początku bardzo serdecznie witam całe zgromadzenie eucharystyczne razem z siostrami, z kapłanami według wszystkich tytułów i godności na czele z naszym księdzem arcybiskupa, metropolitą. Cieszymy się bardzo, że ksiądz arcybiskup Mieczysław dzisiaj jest z nami, że przewodniczy tej Eucharystii, udzieli nam błogosławieństwa. Zapraszam do owocnego przeżywania tej tajemnicy Eucharystii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Dziękujemy bardzo księdzu proboszczowi za słowa przywitania. Podczas tej najświętszej ofiary pragniemy modlić się wszyscy w intencji świętej pamięci księdza biskupa Jana Cińskiego, a także za zmarłego w tym roku księdza biskupa Wacława Świeżawskiego, prosząc, by mogli cieszyć się radością z przebywania ze świętymi w niebie. A także swoją modlitwą pragną ogarnąć wszystkich kapłanów, siostry zakonne pracujące. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Dwa wydarzenia przyczyniły się również do ogłoszenia w naszej archidiecezji roku biskupa Cińskiego, który dzisiaj kończymy w tej parafii, dla której całe swoje kapłańskie życie poświęcił i gdzie do dzisiaj z wielką czcią i szacunkiem wspominana jest jego postać. Nam natomiast wolno powtórzyć słowa świętego Jana w odniesieniu do biskupa Jana Cińskiego. Wielu bowiem z was doskonale go jeszcze pamięta i zawdzięcza mu wprowadzenie na drogę wiary przez sakrament Chrztu Świętego. Wielu nosi w sobie do dzisiaj słowa jego pouczenia, które płynęły z tej ambony jako katecheza zachęcająca do wytrwania w wierze i nieulegania przeciwnej Bogu nauce, jaką głosiła propaganda komunistyczna. Jako młody kapłan, wówczas wikariusz w Złoczowie, stanął przed wielkim dylematem pozostania w swej parafii czy wyjechania do Polski, jak to uczyniło wiele tysięcy ludzi po II wojnie światowej. Wybór ten był bardzo trudną i odpowiedzialną decyzją, ponieważ cała jego rodzina opuściła tę ziemię i rozproszyła się po świecie. On jednak postanowił pozostać, aby trwać mimo przeszkód i cierpienia przy Jezusie, od pamiątki narodzenia w Betlejem aż po Golgotę. Myślę, że w tej ważnej chwili
odniósł się on do swojej wiary i wybrał jej drogę, nie zważając na konsekwencje i koleje życia, które nie były łatwe, czego nie muszę wam tłumaczyć. Szykanowany i poniżany trwał wraz z parafianami jako jeden z nielicznych obrońców wiary i tradycji katolickiej. Dla władzy komunistycznej był solą w oku, a jego nieugięta postawa obrońcy wiary i Kościoła była przyczyną wielokrotnych ataków medialnych i szykan, o czym świadczy zachowany do naszych czasów napisany w 1970 roku jeden z artykułów opublikowany w komunistycznej prasie, tak opisujący biskupa Jana. Uroczyste dźwięki organów napełniają Kościół, ogłaszając początek niedzielnej mszy. Na ambonę wchodzi proboszcz rzymskokatolickiego kościoła w Złoczowie, Jan Cieński. Dziś, tak samo jak przed laty, głosi chwałę rzymskiego papieża. Grafem temnacho carstwa nazwali ludzie tego księdza. A opinia ludzi nas ma swoje przyczyny. Ćwierć wieku temu, pisze komunistyczny dziennikarz, imię hrabiów Cieńskich cieszyło się szacunkiem wśród arystokratycznej, burżuazyjnej Polski i zachodniej Ukrainy. Ale nie działalnością dla szczęścia ludzi wsławili się Cieńscy, tylko swoimi rodowymi zamkami i olbrzymimi latyfundiami. Przez długie lata pola, lasy, rzeki, gorzelnie, młyny, a także spracowane ręce najemnych robotników przynosiły Cieńskim ogromne dochody. Rewolucyjne przemiany w życiu zachodniej Ukrainy zmusiły członków hrabiowskiej rodziny do zmiany rodzaju zajęcia. W ten sposób hrabia Jan został skromnym księdzem Kościoła katolickiego. Taka bohaterska postawa została zauważona przez Stolicę Apostolską, która mianowała księdza Jana tajnym biskupem dla Kościoła w Ukrainie. Fakt ten urzeczywistnił się 30 września 1967 roku. W prywatnej kaplicy prymasów Polski w Gnieźnie, gdzie kardynał Stefan Wyszyński w imieniu Stolicy Apostolskiej konsekrował księdza Jana Cieńskiego na biskupa pomocniczego diecezji lwowskiej. Uczestnikami tej uroczystości, zachowanej w jak najdalej idącej dyskrecji, byli biskupi sufragani gnieźnieńscy Lucjan Wernacki i Jan Czerniak oraz ksiądz prawat Władysław Padacz. Ostateczną decyzję podjął w tej sprawie papież Jan XXIII. Prymas Wyszyński wiedział, że na nominację księdza Jana nie zgodzi się władza komunistyczna. Stąd podniesienie księdza Cieńskiego do godności biskupa zostało zachowane w najgłębszej tajemnicy, która przetrwała przez 25 lat i ujawniona została dopiero po jego śmierci. Dlatego wszystkich proszę, abyśmy swym gorliwym życiem pomnażali ich świadectwo wiary, swą odwagą dodawali otuchy innym, swym zapałem gromadzili wokół siebie ludzi, a sposobem życia zjednywali wielu dla większej chwały Bożej, pamiętając, że czyniąc dobro ludziom, czynimy je Bogu. A wytrwać w tym dziele do końca, to mieć pewność zbawienia, ponieważ Jezus powiedział: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.